tym etapie liczy się przede wszystkim awans do kolejnej rundy i ten awans dzisiaj wywalczyliśmy, choć łatwo nie było. Wygry mocno się nam przeciwstawiły, grały bardzo dobre spotkanie, prowadziły w tym spotkaniu. Na szczęście dla nas szybko odpowiedzieliśmy bramką wyrównującą do przerwy. Po przerwie zdobyliśmy drugą bramkę, za moment trzecią. Tych sytuacji do kolejnych bramek było również kilka jeszcze, ale Wigry też miały swoje dobre momenty, zwłaszcza postawy fragmenta gry mogły zdobyć też bramki. Cieszymy się z awansu, ale mamy świadomość, że dzisiaj ta gra mogła wyglądać i powinna wyglądać lepiej, ale cel swój osiągnęliśmy. Zagraliśmy w nieco zmienionym składzie, zagrali zawodnicy, którzy w ostatnim czasie troszeczkę mniej grali i to było też dla nich dobre, bo otrzymali minuty, żeby się pokazać. Przed nami jeszcze dużo grania do grudnia i każdy zawodnik dla nas będzie bardzo ważny. Także gratuluję postawy zespołowi Wigram, gratuluję trenerowi przygotowania bardzo mądrze, taktyki na to spotkanie. My awansowaliśmy dalej i będziemy spoglądać w kierunku Suwałk, jak sobie radzą w lidze. Mam nadzieję, że powalczą o awans, tak jak to było rok temu, już tylko skuteczniej. Panie trenerze, te Wigry czymś pana zaskoczyły, czy pan doskonale wiedział, jak gra ten zespół? Mnie osobiście nie zaskoczyły. Ja starałem się uczulić bardzo naszą drużynę na to, że to jest dobry zespół. To jest zespół, który gra w fajnym ustawieniu, podobnym do nas, które często stosujemy i w lidze, i w Europie. Także widać tutaj pracę trenera. Staraliśmy się nie popełnić błędu pychy, bo przyjeżdża mistrz Polski do zespołu z trzeciej, jak gdyby, z trzeciego poziomu rozrywkowego i myślę, że tutaj grzechu pychy z naszej strony nie było. Może zabrakło troszeczkę więcej chęci oddawania strzału, bo w pierwszej połowie wiele razy byliśmy w polu karnym, każdy każdemu chciał wyłożyć piłkę do pustej bramki, zresztą też tak było w drugiej połowie kilka razy, gdzie czy to Embreli, czy to inni zawodnicy wychodzili w idealnych sytuacjach i każdy szukał jeszcze kogoś, żeby strzelić do pustej bramki. I w pierwszej połowie tego nie robiliśmy. Czy Wigry mnie zaskoczyły? Nie, absolutnie nie. Jako trener spodziewałem się właśnie takiej gry, takiego ustawienia, takiego sposobu presowania przeciwnika. Nie jest tak, że przyjechaliśmy tutaj nieprzygotowani, wręcz przeciwnie, bardzo mocno popracowaliśmy nad analizą przeciwnika. Dzisiaj są takie możliwości. Ja osobiście, tak jak wspominałem wcześniej, przyjrzałem się meczu z Ruchowi szczególnie i meczu ze Zniczem Pruszków tutaj u siebie. To były dwa takie mecze, które szczególnie obejrzałem. No i też mnóstwo starych fragmentów gry z Wildcouta obejrzałem sobie pod kątem naszego meczu. Mimo wszystko, chociaż nie popełniał pan tego grzechu pychy, no to jechał pan do Suwałk, można powiedzieć, jak po swoje, bo kilku kluczowych zawodników pan zostali. Nie, nie, ja już tu kiedyś przyjechałem i wyjechałem nie ze swoim. Z Termaliką kilka lat wstecz, przegraliśmy tutaj 2-1, później Wigry był objawieniem Pucharu Polski. Pokonały dopiero Wigry Arka Gdynia. Byłem na tym meczu, gdzie mogło się różnie potoczyć. Mam nadzieję, że to taki dobry znak, że kto wygrywa z Wigrami, zdobywa Puchar Polski, niech to będzie dla nas sygnał. A pytał pan o co, bo zapomniałem? Przyjechał pan jak po swoim, nie. Kilku kluczowych piłkarzy, tak? No my, Legia ma szeroką kadrę i stać nas na to, żeby kilku zawodników, którzy grają dużo, grają na wysokim poziomie i ten poziom kosztuje dużo energii, żeby też można było im dać troszeczkę odpocząć, ale to nie absolutnie brak szacunku do przeciwnika, tylko po prostu to wynika ze strategii. Mamy taką szeroką kadrę, żeby w takich meczach właśnie pograli też inni zawodnicy. Już w sobotę czeka nas mecz z Rakowem Częstochowa, później Leicester, później Lechia, także w tydzień trzy bardzo ciężkie mecze i tutaj musimy tak w ten sposób grać. I w tych meczach rozumiem całkiem inne składy Legii. Zobaczymy, będzie pan rotował kadrą. Tak, na pewno tak. Ten skład na Raków będzie inny niż dzisiaj. Zbliżony do tego, w którym graliśmy przeciwko Górnikowi Łęczna, czy przeciwko Spartakowi Moskwa. U nas wykrystalizowała się taka grupa zawodników, którzy tworzą ten trzon zespołu. Myślę tutaj o Arturze Borucu, o Matim Bietesce, czy Jędrzejczyk, do tego dochodzi Mladenowicz. Mam nadzieję, że dojdzie André, dojdzie Lukiniarz. To są ci zawodnicy, na których w pierwszej kolejności możemy liczyć, bo oni grają najczęściej i najwięcej. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania od Państwa? Czekamy? Rozumiem, że wyczerpaliśmy. Tak? Nie, bo tu jest jedno pytanie. Tak? Czy ktoś z zawodników właśnie, którzy mniej do tej pory grali, wykorzystał swoją szansę, przybliżył się do pierwszego składu? Trudno powiedzieć, bo to jest taki mecz, w którym zagraliśmy nieco innym ustawieniem niż zazwyczaj gramy. Myślę tutaj o czwórce obrońców, z reguły gramy na trzech środkowych obrońców, dzisiaj graliśmy na dwóch. Pokazał się Ross, pokazał się Hanna, przyglądaliśmy się też na nietypowej dla niego pozycji Ribeiro, czy może być tym skrzydłowym takim w systemie 4-3-3. Ostatnio próbowaliśmy
naszego Castratiego na jako wahadłowego, dzisiaj zagrał jako skrzydłowy. Skiba zagrał w ustawieniu w czwórce obrońców z prawej strony, wcześniej też grał jako wahadłowy. Także to są takie odpowiedzi małe, ale nie mogę powiedzieć, że ktoś zrobił jakiś milowy krok do pierwszego składu, bo było to nie fair w stosunku do tych, co grali wcześniej, w stosunku do tych, co dzisiaj grali. Wszyscy muszą walczyć. Każdy mecz to jest dla nich więcej pewności siebie, a dla nas kolejne informacje na temat, czy to już ten moment, żeby zmienić ewentualnie tego czy innego zawodnika. Witam Państwa. Przede wszystkim chciałbym pogratulować Legii przejścia do kolejnej rundy Pucharu. Ocena tego spotkania. Przed meczem powiedzieliśmy sobie, że zadałem zawodnikom pytanie, czy Legia jest w stanie nam strzelić bramkę w 60 sekund. I uzyskałem odpowiedź, że jeżeli rozpocznie się mecz, no to w 60 sekund nam Legia bramki nie strzeli. I powiedziałem, żebyśmy to powtórzyli tylko 90 kilka razy i będziemy się na koniec cieszyć. No i tak naprawdę udawało nam się powtórzyć to 40 kilka. W międzyczasie jeszcze sami zdobyliśmy bramkę. Muszę przejść od razu do tego momentu, kiedy ten mecz się dla nas zaczął źle układać, czyli tej straty piłki. Oczywiście my nie mamy takiego założenia, że bramkarz ma zagrać do stopera, a później mamy nabić przeciwnika i piłka ma wpaść do bramki. Tam wystąpił błąd techniczny w podaniu, w przyjęciu, generalnie katastrofa, bo do tego momentu naprawdę zaczęliśmy bardzo obiecująco tą drugą połowę, mieliśmy piłkę częściej zdecydowanie na połowie przeciwnika niż to miało miejsce w pierwszej połowie i myślę, że z takim dużym sercem dzisiaj walczyliśmy. Mówiłem też przed spotkaniem, że mamy dwie rzeczy, które możemy wykorzystać, bo mamy lepsze od Legii. I no to chodziło mi o szybkość Denisa Gojko i o grę głową Lewandowskiego czy Pierzchały i też próbowaliśmy to wykorzystać, wyrzucając ich przy tych piątkach do przodu czy grając stałe fragmenty w to miejsce. Natomiast no, Legia miała po prostu ogromną jakość i o ile w przypadku niektórych zawodników myślę, że trener będzie miał pretensje o kilka rzeczy, trener przeciwnika mówił, o tyle no taki Castrati czy Emreli to już wczoraj na rozruchu widzieliśmy i przecieraliśmy oczy, że na naszym murawie da się w taki sposób operować piłką i tak grać. No i naprawdę daliśmy tyle z serca, ile mogliśmy, a boli nas to bardzo, bo my ten mecz zawaliliśmy na własne życzenie. Myślę, że gdyby nie to nabicie, to być może przetrwalibyśmy jeszcze jakiś kolejny napór Legii, bo dobrze funkcjonowało to w tej pierwszej połowie. Oczywiście Legia miała wiele sytuacji, ale to było nieuniknione, bo graliśmy z najlepszą drużyną w kraju, która reprezentuje nas w Europie i myślę, że zaprezentowaliśmy się całkiem nieźle na ich tle, natomiast no, wynik idzie w świat, przegraliśmy mecz, odpadliśmy z pucharu i musimy się teraz szybko zregenerować, żeby w niedzielę zacząć wygrywać i patrzeć w górę tabeli po kolejnym naszym meczu, czyli musimy ten mecz wygrać. Czy są pytania? Prosimy bardzo. Powrót Rafała Grzelaka. Czy to już jest powrót definitywny, czy jeszcze będą się mecze przerwy? Jak montowaliśmy kadrę na ten sezon, to wiedzieliśmy, że kilku z naszych zawodników ma większe lub mniejsze problemy zdrowotne. No niestety w przypadku Michała Żebrakowskiego, Rafała Grzelaka, Roberta Bartczaka okazało się w trakcie okresu przygotowawczego, że oni nie są w stanie trenować na jakichś większych obciążeniach. U Rafała była to kontuzja ścięgna Achillesa i wiemy, że to jest uraz taki, który trudno się leczy i występują nawroty, więc na ten moment Rafał jest gotowy do gry, trenował już z nami cały ostatni tydzień. Fizycznie już też wcześniej przez tydzień trenował, na pewno nie jest gotowy, żeby wejść teraz na boisko i grać, nie wiem, 70-90 minut, ale na pewno jest w stanie w dwóch, trzech kolejnych meczach wchodzić i pomagać na z ławki, a myślę, że jak będzie trzeba, tym bardziej jak gramy trójką stoperów, to myślę, że Rafał nam pomoże, bo ta jego jakość jest nam też potrzebna. Był to zawodnik niepodważalnie w pierwszym składzie, jeśli chodzi o rundę wiosenną. Od razu też powiem, że już kolejni nasi piłkarze też wracają do zdrowia. Robert Bartczak już był dzisiaj też gotowy, żeby wejść na boisko. I chciałem to zrobić, bo wiem, że Robert też był w Legii, natomiast przeszło mi to przez myśl, że może jeszcze lepiej kilka dni poczekać i niech Robert jeszcze z nami dłużej potrenuje. Wrócił też do treningów. Augusto Brito i oni powinni być brani pod uwagę
Jeżeli nie jeszcze ze Śląskiem, jeżeli nie będzie zgody fizjoterapeuty, to w kolejnym spotkaniu już na pewno. Bogusławski również na mecz z Hutnikiem będzie gotowy, on jeszcze te 3-4 dni będzie się rehabilitował. Więc w październiku wszyscy poza Michałem Żebrakowskim wrócą do zdrowia. Uraz Michała Żebrakowskiego jest na bardzo dobrym etapie leczenia i powinien w październiku pojawić się na boisku, jeżeli nic się nie wydarzy po drodze w treningu. Wrócimy. Ja bym wrócił jeszcze do Zoka, bo Zok piękną sytuację wybronił, ale to, która była przy bramce 1-2, on takie same błędy popełnia w lidze i bardzo często stwarza takie sytuacje. Pierwsze, co chciałbym powiedzieć, że no, mamy jednego zdrowego bramkarza w całym klubie, więc od 2 tygodni nie mamy za bardzo wyboru. Gdyby była kontuzja bramkarza, to musielibyśmy się zastanowić, czy dać Słowikowskiego z jedną nogą, czy któregoś zawodnika z pola. Druga sprawa, proszę mi powiedzieć, w którym meczu straciliśmy taką bramkę? Ale nie strzeliło, tylko zawsze takie sytuacje stwarza. W którym meczu taką sytuację? Bo... W większości meczów. Tak? Mogę odpowiedzieć tak. Ja nasze mecze oglądam kilka razy. Taka sytuacja w tym sezonie nie miała miejsca nigdy, że Zoch kopnął w przeciwnika w naszym polu karnym. Nie, chodzi o to, że on źle wyprowadza tą piłkę i stwarza takie sytuacje. No okej, okay, no to przez większość meczów wybijaliśmy długim podaniem. Jeżeli polska piłka ma wyglądać tak, że wszyscy będziemy wybijać piłkę, no to potem będziemy narzekać na naszą ekstraklasę. Jeżeli my trenujemy granie w piłkę, to czasami się ponosi tego koszt. Ja oczywiście jako trener nie chcę, żeby moi zawodnicy kopali piłkę w przeciwnika i nie mamy takiego założenia, że musimy otwierać krótko zawsze. To jest decyzja zawodników, jeżeli oni się czują w danej sytuacji trochę pewniej i widzą, że poczuli trochę grę, a tak było już w tej drugiej połowie, to mogą otworzyć krótko. Jeżeli nie czują się pewnie, a tak było na początku meczu, to nie otwieraliśmy krótko w ogóle. W pierwszej połowie sami stworzyliśmy sobie 100% sytuację po tym, jak Zoch rozegrał krótko z naszymi zawodnikami i Rybicki miał wtedy sytuację, więc no można powiedzieć, że mogło być 1-1. Ja się natomiast z panem zgodzę, że Zochowi zdarza się czasami krótko wyprowadzać piłkę. I jeszcze dodam, że oczywiście myślałem o tym, żeby Słowikowski bronił w meczu wcześniejszym w lidze. Myślałem o tym, żeby bronił ewentualnie w pucharze. Natomiast no, przyszedł w dniu meczu ze Zniczym i powiedział, że boli go kolano i nie jest do grania. I do dzisiaj nie wyszedł na trening normalnie, tylko gdzieś tam potruchtać i podawać piłki z zabramki, więc no, tak jak już powiedziałem, wyboru nie mamy. A po drugie, nawet jeżeli ten wybór będzie, no to zdaniem całego mojego sztabu, moim zdaniem i zdaniem trenera bramkarzy, na dzisiaj Zoch jest najlepszym bramkarzem, jakiego mamy w klubie. Więc trudno, żebyśmy wystawiali słabszych zawodników na boisko. Zawsze wystawiamy najlepszych. No ja nie jestem samobójcą, że będę wystawiał słabszych zawodników, bo chcę wygrywać mecze. Więc wystawiam tych, których uważam, że są w danym momencie najlepsi. Ale od razu też panu dodam, że widzę potencjał w Słowikowskim, dlatego nie ściągaliśmy drugiego bramkarza i chcemy, że w przypadku kontuzji Zocha albo słabszej formy, to chcemy postawić na Słowikowskiego, bo to jest wychowanek, a te punkty w Pro Junior System też mogą nam dać pieniądze na koniec sezonu. Kończąc powoli nasze spotkanie, wiem, że trener, bo ma taką tradycję, chce jeszcze pochłonić się kibicom. No, tym bardziej dzisiaj. Chciałbym bardzo, żeby kibice w takiej liczbie i z takim dopingiem przychodzili na nasze mecze ligowe, bo myślę, że od początku meczu czuć było, że gramy w 12. W pierwszej połowie nawet graliśmy w 13 w obronie, bo zdecydowanie łatwiej było sterować naszymi poczynaniami pod naszym polem karnym, kiedy byliśmy blisko ławki. Natomiast w drugiej połowie graliśmy już tylko w 12, bo z ławki i tak nic zawodnicy nie słyszeli, więc byli zdani sami na siebie. Ale nasi kibice naprawdę zawiesili wysoko poprzeczkę innym kibicom z innych drużyn i tak jak ostatnio chwaliłem kibiców w Ruchu, tak muszę powiedzieć, że nasi kibice, może ich było troszkę mniej, ale też Suwałki są mniejszą miejscowością, ale samym dopingiem uważam, że dorównali na pewno kibicom Ruch Chorzów. Ruch Chorzów, Legia Warszawa, nie wiadomo w której lidze gracie, ale gracie w drugiej. No i jeszcze teraz Śląsk Wrocław, szkoda, że dwa. Ale tak szczerze to chyba lepiej, że dwa, bo z nimi jeszcze mamy jakieś szanse, a ze Śląskiem znowu było ciężko. No to życzę, abyście wykorzystali te szanse. Serdecznie dziękuję panie trenerze. Dziękuję bardzo.